Na potrzeby tej historii będę miał na imię Charlie. Nie chcę, żeby któryś z moich znajomych na to wpadł i powiązał to ze mną. Lata temu, na pierwszym roku studiów, mieszkałem w akademiku. Ale gdybym tylko wiedział, co się wydarzy, nigdy bym się do niego nie wprowadził. Dostałem stypendium na studia sportowe i wszyscy zawodnicy mieszkali w jednym akademiku. Byłem świeżakiem, a Dave, mój współlokator, był już seniorem, więc pokazywał mi co i jak. Był lubianym i dosyć twardym gościem, z którym nikt nie chciał zadzierać, więc czułem, że jestem w dobrych rękach. Wciągnął mnie do swojej paczki, więc miałem bardzo wygodną sytuację. Jakiś czas później zostałem zaproszony na domówkę przez jedno z bractw. Myślałem, że to niewielka impreza, ale jak tam dotarliśmy, zdałem sobie sprawę, że to konkretna zabawa, jakie widziałem tylko na filmach. Jedni bawili się na zewnątrz, inni w środku. Gdy większość bawiła się na dole przy głośnej muzyce, zauważyłem, że na piętrze jest ktoś jeszcze. Wyglądało, jakby miał grać w grę planszową. Poszedłem więc na górę, żeby zobaczyć, dlaczego ktoś będzie grać w grę planszową na takiej imprezie. Kiedy dotarłem do pokoju, zauważyłem, że był to najcichszy pokój w całym domu. To było dla mnie dziwne. Wszedłem do środka i były tam trzy dziewczyny i jeden chłopak siedzący przy stole. Zapytałem, co się dzieje, a oni odpowiedzieli, że próbują nawiązać kontakt z duchem poprzez tablicę Ouija. Pomyślałem, że brzmi to interesująco, więc dołączyłem, ale tak naprawdę nigdy wcześniej nie wierzyłem w tego typu rzeczy. Wskaźnik pokazał na tablicy, że w pokoju jest dziewczynka, ale byłem przekonany, że to jedna z osób siedzących przy stole nim poruszyła, więc zniechęcony wyszedłem. Od tamtej pory w moim akademiku zaczęły się dziać niewytłumaczalne rzeczy. Słyszałem śmiech na naszym korytarzu o różnych porach nocy. Od okna zaczęły dobiegać dziwne dźwięki i zacząłem mieć koszmary. Powiedziałem o tym mojemu współlokatorowi, ale on powiedział mi, że to tylko stres związany ze zbliżającymi się egzaminami. To trwało przez około 2 tygodnie. Pewnej nocy wszystko się zmieniło dla nas obu. Pamiętam, że to była czwartkowa noc, kiedy to się stało. Był środek nocy i spałem w swoim łóżku, kiedy nagle usłyszałem: Charlie, Charlie, obudź się. Pamiętam, że będąc na pół śpiący, zastanawiałem się, czy to sen, czy rzeczywistość. Wtedy Dave powiedział coś, co natychmiast mnie wyrwało ze snu. Charlie, coś do cholery jest w rogu pokoju. Spojrzałem i przysięgam, że była tam sylwetka jakiejś dziewczynki. Tak się przestraszyłem, że zeskoczyłem z piętrowego łóżka i powiedziałem do współlokatora, żeby wstawał i musimy uciekać. Ale on był tak przerażony, że cały drżąc schował się pod kołdrą. Wtedy dziewczynka powiedziała: Dlaczego wydajesz się być taki przestraszony? Ja tylko chcę się z tobą... Krzyknąłem do niego, że wychodzę i wtedy obaj wybiegliśmy z naszego pokoju. Z niedowierzaniem powtarzał, że ona mówi. Potem oboje byliśmy tak wstrząśnięci, że nigdy nie wróciliśmy do tego pokoju. Zadzwoniliśmy na policję, ale kiedy przyjechali, nie znaleźli tam nikogo. Nie wiem, czy to z powodu użycia tablicy Ouija na tamtej domówce, czy po prostu to zbieg okoliczności, ale nigdy tego nie zapomnę. Do dziś słyszę dziwne odgłosy, gdziekolwiek jestem.